Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem Ci powiedzieć coś, nieco o przepraszaniu. Przepraszaniu w medycynie, przepraszaniu w polskiej medycynie, bo to jest różnica. I gdzie lepiej by to zrobić niż w specjalnym miejscu, do którego zostałem zawezwany w pewnym charakterze. Za chwilkę dowiesz się jaki. A jeżeli masz jakieś pytania odnośnie właśnie czy przepraszania, czy w medycynie wobec pacjentów, wobec innych lekarzy, napisz do mnie, napisz w komentarzu, powiedz mi, co Cię interesuje, postaram się odpowiedzieć. A jeżeli masz pytania w innym temacie, też nie krępuj się. Napisz do mnie w komentarzu, napisz do mnie maila, a zobaczymy, co ciekawego może się z tej dyskusji urodzić. Także nie przyciągając, zapraszam Was do pewnego miejsca i teraz zaraz zobaczycie, gdzie to będzie. No i proszę. Wielkopolska Izba Lekarska. Myślę, że to będzie dobre miejsce, a konkretnie to jestem tutaj dlatego, że będę dzisiaj w charakterze świadka. O tutaj. W Okręgowym Sądzie Lekarskim. Tak właśnie dzisiaj myślałem odnośnie tego, co będzie na rozprawie i o co będę pytany, jak będzie wyglądało, co będzie mówiła druga strona. I wtedy pomyślałem, że to chyba jest taki fajny moment, żeby porozmawiać o tym właśnie, jak się przeprasza w medycynie. Nie dlatego, że tu oczekuję jakichś przeprosin czy coś, no bo nie jestem stroną. Ale wielokrotnie temat przeprosin był poruszany przez moich pacjentów, przez moich kolegów, koleżanki z medycyny ogólnie. I wiem, że jako lekarze mamy z tym duży problem. Mamy z tym na tyle duży problem, że Amerykanie, jak to zwykle Amerykanie liczą takie rzeczy, okazuje się, że moglibyśmy uniknąć całkiem sporej ilości konfliktów i pozwów i spraw sądowych i innych przykrych rzeczy, gdybyśmy umieli przepraszać. Osobiście w mojej rodzinie był przypadek, kiedy członek mojej rodziny został w pewien sposób poszkodowany na szpitalnym oddziale ratunkowym z uwagi na niewłaściwe postępowanie po ekspozycji na tężec i w wyniku tego, jak zachował się personel, doszło do sprawy u rzecznika odpowiedzialności zawodowej w sądzie lekarskim, którą tą sprawę lekarz oskarżony przez członka mojego rodziny przegrał i otrzymał nagane, nie wiem dokładnie jak to się skończyło, natomiast sprawa jest o tyle charakterystyczna, że gdyby ten lekarz w danym momencie powiedział przepraszam, pomyliłem się, ma pan rację, powinien był pan coś innego uzyskać, to całej sprawy by nie było i te koszty, czas, stres po prostu by nie były. Także postaram się Was dzisiaj nauczyć tego, w jaki sposób się przeprasza w medycynie, dlatego że to jest troszeczkę inna rzecz kulturowo w Polsce. W Polsce słowo przepraszam jest traktowane jako przyznanie się do winy i w przeciwieństwie do krajów zachodnich, gdzie jest nawet specjalnie ugwarowane prawnie, że powiedzenie I'm sorry wcale nie jest przyznaniem się do winy, a w Polsce tego nie ma, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązywać takie rzeczy, kiedy zrobicie coś, czego nie powinniście byli zrobić, albo coś się stanie, a powinniście byli temu zapobiec, w jaki sposób pokazać, że Wam zależy, żeby pacjent lub kto inny zrozumiał, że jesteście tylko ludźmi, co spowoduje, że być może sprawa zostanie rozwiązana polubownie, szybko, a nawet Wasz autorytet jako lekarza wzrośnie, dlatego że zostaniecie uznani za osobę, która potrafi się zreflektować, a nie bezmyślnie, bezrefleksyjnie przenaprzód w zaparte, co wzbudza taki odruch obronny w postaci właśnie takich dążeń do rozwiązań sądowych. Także zapraszam do pooglądania. Jeżeli Wam się spodoba ten filmik, przyślijcie go do trójki lekarzy, którzy mogliby na tym skorzystać. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie w komentarzach. No i jak zwykle polubcie, subskrybujcie i tam taki dzwoneczek jest gdzieś tam na dole, to też kliknijcie, bo będzie miło. Zawsze jakieś nowe filmiki się pojawią, postaram się regularnie coś wrzucać. I oczywiście, jeżeli podoba Wam się to, co tworzę, zapraszam też do zapoznania się z moimi kursami, link na dole. Szczególnie też zapraszam do udziału w mojej grupie VIP, czyli grupie, która ma dostęp do wszystkich moich kursów, które stworzyłem i stworzę, oraz do specjalnej grupy mentoringowej, którą prowadzę, gdzie jest możliwość na bieżąco do mnie dzwonić, zadawać mi pytania i zgłosić się po pomoc w jakiejkolwiek opresji, która się pojawi. Dobra, nie zawracam już głowy.
poczekajmy trochę na rozprawę, a po rozprawie porozmawiamy dalej. No dobra, no to po wszystkim. Minęła rozprawa. Mój udział był bardzo krótki, mianowicie przez 30 sekund powiedziałem po prostu, że podtrzymuję swoje zarzuty, czy swoje zeznania. I tylko po to jechałem przez 3 godziny do Poznania, żeby powiedzieć to w sądzie lekarskim. Także jest to problem. No dobra, jestem w Poznaniu, ze Szczecina, ale ludzie się na mnie patrzą dziwnie, więc zakładałem, że tutaj ludzie są przyzwyczajeni do vlogerów i innych takich na ulicach. No ale dobra. Słuchajcie, to co najbardziej zwróciło moją uwagę, to to, że osoba, która w tej rozprawie w sądzie lekarskim została upomniana, dlatego że zostało przyjęte dobrowolne poddanie się karze. Sąd lekarski orzekł upomnienie. No i po tej rozprawie podszedłem do osoby, do tej osoby, która została upomniana przez sąd lekarski. No i powiedziałem, no, że przykro mi, że taka sytuacja się stała. Chciałem chwilkę porozmawiać, natomiast to, co zwróciło moją uwagę, no to to, że ta osoba, no właśnie, nie przeprosiła. To jest takie normalnie ludzkie, że chcemy ogólnie, żeby ktoś przeprosił, jak się stało coś nie tak, jak jakieś przewinienie się zdarzyło. Chcemy po prostu, żeby ktoś przeprosił. No i teraz, same przeprosiny muszą być odpowiednie, muszą być odpowiednio sporządzone, bo inaczej nie są, znaczy nie muszą być cztery, ale muszą być według konkretnej formułki, dlatego, że inaczej po prostu możemy trafić takie punkty zapalne, które rozjuszą dalej naszego rozmówcę czy osobę, którą chcieliśmy tak jakby przeprosić. No i teraz ze szczegółami opowiem o tym już przy restauracji, bo skoro jechałem tutaj 3 godziny na te 30 sekund akcji, to chyba mam prawo chociaż dobrze się najeść, także no dobra, trochę się nie ogarnąłem, nie mogę znaleźć tej knajpy. Okej, wracając. Słuchajcie, więc tak, jeżeli chcemy kogoś przeprosić, znaczy wyrazić przeprosiny, nie na zasadzie takie, o Jezu, przepraszam, nawaliłem, co w Polsce się typowo kojarzy z takim momentem, kiedy nadchodzi czas, żeby tą osobę, która przeprasza, tak powiem, dognieść jeszcze. Formułka, której polecam wam używać, w zasadzie niezależnie od okazji, no bo to jest taka, no, dobry samograj, dobry system, no to jest powiedzieć tak, no po pierwsze trzeba zaznaczyć, że jest nam przykro, że jakby łączymy się emocjonalnie z tym, czyli mówimy, przykro mi, że to się stało, przykro mi, że do tego doszło. Dlaczego tak? Jeżeli powiecie, przykro mi, że dałem panu złą dawkę, znaczy przykro mi, że spowodowałem to i tamto, no to ta osoba, owszem, może to przyjąć, natomiast może potraktować to jako taką zachętę, że dociągnięcia jakby w kierunku popełnienia błędu. Nie jest wskazane takie samobiczowanie się, bo to jakby może spowodować, że nasz rozmówca będzie chciał tak jakby pójść za ciosem i nas troszeczkę, jak my się samobiczujemy, to nas pobiczować. A takie samopokajanie bardzo mocne też może wprowadzić osobę, którą przepraszamy, w zażenowanie, czego nie chcemy. Bo nie jest to coś, czego się oczekuje od lekarza, żeby się teraz, że tak powiem, płaszczył. No i teraz tak. Powiedzenie, przykro mi, że to się stało, nie jest takie osobiste, a jest przeproszeniem. Okazujemy swoje emocje, okazujemy, że nam zależy. Warto też dodać właśnie, skoro nam zależy, że przykro mi, że to się stało, widzę, że to sprawiło panu dużo cierpienia. Dlatego, że wtedy osoba, która jest przeproszona, słyszy, że widzimy to, widzimy jej stan emocjonalny, widzimy konsekwencje tego. Bardzo ważnym czynnikiem w przepraszaniu jest to, żeby dać osobie przepraszanej świadomość, pewność, że to się nie powinno już więcej zdarzyć. I że podejmujemy odpowiednie kroki, żeby temu zapobiec w przyszłości, żeby nikomu innemu to się nie stało. Wielokrotnie w takich właśnie sprawach mówiono o tym, że... Pani mnie obrywała. Wielokrotnie w takich sprawach sądowych mówiono o tym, że pacjenci występują nie tyle z powodów finansowych, to też jest motyw, oczywiście, ale pacjenci wychodzą nie tylko ze spraw finansowych, ale także, żeby... Dobra, patrzą się na mnie dziwnie, pójdę sam. Ale także po to, żeby zapobiec szkodzie u innych ludzi, że nie dbają o te pieniądze, chociaż fajnie jest te pieniądze uzyskać, ale chodzi im o to, żeby inne osoby nie doznały tego samego cierpienia, co oni. Więc wasze przeprosiny powinno być mocno zaakcentowane, że przykro mi, że to się stało,
Widzę, że to sprawiło panu dużo cierpienia. Dołożę wszelkich starań, żeby to się nie powtórzyło. I warto też wymienić przykłady. Na zasadzie zrobimy to, zrobimy tamtą. Wielokrotnie odpowiadając na skargi pacjentów, niestety, no to jest normalna część pracy dyrektora do spraw medycznych, spotykam się z takimi właśnie zarzutami, że czekałem za długo, to się stało, popełniono niewłaściwą decyzję, dokonano niewłaściwej decyzji klinicznej, niewłaściwego leczenia. To takim jakby schematem, którym można się oprzeć, który pomaga przez to przejść, to trudne takie zdarzenie dla każdego lekarza. A właśnie powiedzenie, przykro mi, że to się stało. A widzę, że panu bardzo zależy, widzę, że to sprawiło dla panu wielką trudność. A osobiście przeanalizuję to zdarzenie, osobiście zajmę się tym, żeby dopilnować, by to się nie stało. A dołożę wszelkich starań, żeby to się nie powtórzyło. Bardzo też istotnym takim elementem jest powtórzenie, że ma pan rację. Dlatego, że często gdy nasi pacjenci są poszkodowani i oczekują przeprosin, to spotykają się z takim murem ze strony lekarzy, którzy absolutnie nie chcą przyznać, że ktoś ma rację. A to jest no troszkę problem. Troszkę problem, że lekarze nie chcą się przyznać. Ale zanim o tym powiem z jakimiś przykładami, idę poszukać tej mojej knajpy z sushi. No dobra, jednak moja restauracja sushi była zamknięta, więc idę do innego miejsca. No, fajnie tutaj. Ładny ten pozór. No więc tak. Rozpatrując skargi jako dyrektor do spraw medycznych, mam względnie często do czynienia właśnie z osobami rozczarowanymi opieką, czy których oczekiwania zostały spełnione. Mam na to swój, że tak powiem, szablon postępowania, który wam zdradzę, który warto stosować. No więc oczywiście, jeżeli to jest ta sytuacja, gdzie na zasadzie zespół nawalił faktycznie, a nie, że po prostu pacjent ma inne oczekiwania sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną. Więc tak, polecam wam stosować ten szablon. Piszemy tak, no, przykro mi, że to się stało. Przykro mi, że tak się pan począł. Przykro mi, że do tego doszło. Przykro mi, że podano panu to. Przykro mi, że podano pani dziecku nie tą szczepionką, która powinna być. Wiem, że to jest dla pana ważne. Widzę, że to jest dla pana ważne. Widzę, że martwi się pan bardzo. Czuję, że to jest sprawa, która pana smuci. Czuję, że to jest coś, co przysparza panu cierpienia. To jest drugi ten etap. Trzeci. Osobiście zajmę się tą sprawą. Poświęcę czas na to. Przeanalizuję dokumentację. Porozmawiam z zespołem. Upewnię się, że wiem wszystkie rzeczy. I do pana wrócę. Do pani wrócę. Porozmawiam ze wszystkimi, co jest niezbędne. I do pana wrócę. No i dalej, gdy już to jakby porozmawiamy i wyjaśniliśmy sprawę, no to ponownie piszemy z odpowiedzią, że zapoznałem się z tą sytuacją, zgłębiłem temat, sprawdziłem wytyczne, sprawdziłem wszystko i stwierdzam, że to i tamto. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że przykro mi, że to się stało, przykro mi, że tak pana potraktowano, przykro mi, że tyle pan czekał, przykro mi, że otrzymał pan nie tą szczepionkę. Po przeanalizowaniu sytuacji stwierdzam, że faktycznie powinno być inaczej. Powinien pan krócej czekać, powinien być pan skonsultowany wszystko innego, powinna była być podana inna szczepionka. Dołożę wszelkich starań, żeby zapobiec pojawieniu się takich sytuacji w przyszłości. Upewnię się, że to się już nie powtórzy. Zwrócę uwagę lekarzowi, czy rejestratorze, czy komuś, że protokoły, które teraz wprowadzimy, muszą być przestrzegane i tak dalej. Dzięki temu ta osoba ma poczucie, że no, wyrażacie skruchę, czy ubolewanie wyrażacie. Nie, że na zasadzie popełniłem błąd, proszę mnie ukarać. Tylko wyrażacie ubolewanie, widzicie stan emocjonalny tej osoby, dokładacie staranności w wyjaśnieniu sytuacji i podejmujecie kroki, żeby temu zapobiec. I to jest dla ludzi bardzo ważne. A oczywiście nie da się wszystkich pozwów i wszystkich problemów tym rozwiązać, natomiast bardzo wielu sytuacji można uniknąć, jeżeli się właśnie coś takiego powie. Nie trzeba mówić, że o rety, żyłem w błędzie, jestem do bani, jestem kiepski, bo nawet najlepsi popełniają błędy, to jest normalne. No dobra, także pamiętajcie, że forma przeprosin jest bardzo ważna. Zwróćcie też uwagę na to, żeby przyznawać ludziom rację. Ma pan rację, że długo pan czekał, przepraszam,
Przykro mi, że tyle pan czeka. Ma pan rację, że to nie ta szczepionka powinna być podana. Ma pan rację, że inne leki powinny być podane. Doszło do tego pogorszenia. Ma pan rację. To jest bardzo ważne. Ludzie chcą tego usłyszeć i jeżeli bronimy się przed tym, to wtedy często nasz rozmówca, osoba, którą chcemy przeprosić, nasz pacjent, wchodzi w ofensywę, a my w defensywę. To jest takie, no to nie jest metoda rozwiązywania konfliktu, tylko poniekąd to się ten konflikt może przedłużyć, zaostrzyć. Bardzo wiele osób, które zgłasza właśnie uwagi, pretensje, roszczenia, chce właśnie tego usłyszeć. Masz rację, przykro mi. Widzę, że ci zależy, widzę, że to spowodowało twój smutek, cierpienie, fatygę i tak dalej. Masz rację, naprawdę, masz rację, zgadzam się z tobą. Oczywiście zrobię to, co niezbędne, żeby tylko temu zapobiec w przyszłości. I tego wam życzę, żebyście nauczyli się tego schematu. On się przydaje, nie tylko w zawodowej karierze, ale też i w życiu. Też i w życiu. Przydatna sprawa, także pamiętajcie. Przykro mi, że to się stało. Widzę, że tu stan emocjonalny, dołożę wszelkich starań, żeby to się nie powtórzyło. Ma pan rację, że to nie powinno było się zdarzyć. Ale ponieważ się zdarzyło, to skupmy się teraz na tym, co mogę zrobić, co możemy zrobić, żeby zapobiec dalszemu pogorszeniu, żeby zadbać o pana, żeby zadbać o panią. I z tym was zostawiam. Dajcie mi znać koniecznie, jak wam się udało dostosować. Ludzie na mnie patrzą dziwnie. Myślałem, że w Poznaniu to wszyscy tak chodzą w vlogerze. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie, czy macie jakieś uwagi, czy wam się udaje to stosować, czy często wam się zdarza przepraszać, czy w ogóle przepraszacie swoich pacjentów albo kogokolwiek. Tak samo na przykład współpracowników się przepraszam, na tej samej zasadzie. Przepraszam, widzę, że to spowodowało, że ciężko się pracuje. Masz rację, powinienem mógł to zrobić inaczej. Zrobię tak, żeby się to już nie powtórzyło. Krótkie, wymaga mało czasu, a jakże potężne. No dobra, więc w podsumowaniu, jeżeli Ci się podobało, udostępnij ten filmik swoim znajomym lekarzom. Myślę, że ta wiedza o przepraszaniu w medycynie jest bardzo ważna. Powinna być udostępniona. Także prześlij ten filmik trójce lekarzy, których znasz. Polub mój film, zasubskrybuj. Pomóż mi wdrawać lepsze, nowe treści poprzez komentowanie, bo to mi się bardzo przyda. Dzięki temu będę wiedział, na czym Ci zależy, co Cię interesuje. I dzięki temu będę wiedział, jakie kursy tworzyć specjalnie dla Ciebie na mojej platformie kursowej www.jakpracowaćpoz.elms.pl. Zapraszam Cię też na mój podcast www.jakpracowaćpoz.buzzsprout.pl. No dobra, link będzie na dole, także spokojnie. I zapraszam oczywiście na mój fanpage Jak pracować w POZ na Facebooku. Także dzięki śliczne. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Kamery nie ukradnie.